panie starosto, właśnie w jednej z gazet lokalnych przeczytałem, że pan nie chce zapłacić ponad 11 milionów dla hrabiego Tarnowskiego i jego rodziny za bezumowne korzystanie z działek. Tak, to prawda. Sprawa się wzięła na początku grudnia. Dostaliśmy wezwanie do próby ugodowej, dlatego w dniu 29 grudnia na sesji Rady Powiatu poinformowałem radnych, że takowe roszczenie 11 milionów 300 tysięcy w stosunku do Skarbu Państwa, jak również Zarządu Powiatu jest artykułowane. Oczywiście za ten okres 10 lat bezumownego korzystania, czyli w okresie od 25 listopada 2000 roku do 2011 roku do 6 kwietnia, no zgodzić się po prostu nie możemy z tego względu, że w marcu były, począwszy od stycznia, rozmowy z rodziną Tarnowskich, a wcześniej do mnie przybył pan pełnomocnik rodziny Tarnowskich, który no, doradzał, żeby uzgodnić jak gdyby kwotę czynszu, bo nie jest tajemnicą, że Powiatowy Urząd Pracy korzysta z części skrzydła i takowa kwota została uzgodniona i pierwsza umowa, którą spisywał jeszcze dyrektor Pająk z rodziną Tarnowskich na wynajem tychże właśnie pomieszczeń. Później w momencie, kiedy właścicielami w kwietniu stało się miasto, taka umowa wynajmu jest zawarta z miastem. Także my jak gdyby w tej części. Natomiast 7 działek to między innymi jest właśnie ogródek Jordanowski, przedszkole numer 2, numer 3, gimnazjum numer 2, jak również kiosk przy gimnazjum numer 2. Są to już działki użytkowane wcześniej, jak i obecnie przez gminę Końskie, gdzie ta ugoda miała miejsce i w aktach notarialnych rodzina Tarnowskich zrzekła się jakichkolwiek roszczeń. No, czyli my podwójnie nie możemy za te nieruchomości jak gdyby płacić pieniądze. Panie starosto, pojawiają się takie zarzuty w stosunku do pana, do starostwa, do Skarbu Państwa, że w rozprawach, które się toczyły przed sądami, nie było nigdy przedstawiciela Skarbu Państwa. Uczestniczył przedstawiciel gminy, uczestniczył przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowej, która też jest jakby włączona w te roszczenia, natomiast nie było przedstawicieli Skarbu Państwa. W styczniu ubiegłego roku odbyło się spotkanie takie z przedstawicielem rodziny Tarnowskich, z jego pełnomocnikami, dotyczące właśnie jakiegoś porozumienia, dogadania się w sprawie odkupienia tych nieruchomości od państwa Tarnowskich. I również są takie głosy, że państwo, żeście przed czasem to spotkanie opuścili, jakby obrażając się nie wiem na kogo i na co, i że przedstawiciele starostwa powiatowego wyszli ze spotkania. Oczywiście to, co pan redaktor powiedział, jest nieprawdą. Siedzi tu ze mną sekretarz, pan Roman Suzik, sekretarz powiatu, który był szefem delegacji, a w skład delegacji oczywiście wszedł on jako szef tej delegacji, jak również pani Sapieja, pani radczyni prawna i pani Zawrzykra, naczelnik Wydziału Geodezji tu w naszym starostwie powiatowym. Także myślę, że sam pan sekretarz powie, jak to wyglądało i zdementuje oczywiście to, o co przed chwilą pan redaktor pytał. No właśnie, panie sekretarzu, proszę powiedzieć, jak to rzeczywiście było na tym spotkaniu styczniowym. Czy państwo żeście wyszli oburzeni, obrażeni na jakąś tam reakcję, czy ze strony pełnomocników, czy pana hrabiego, czy to zupełnie inaczej wyglądało? Nie, wyglądało to oczywiście zupełnie inaczej, panie sekretarzu. Pytanie padło ze strony pana hrabiego, czy jesteśmy zainteresowani kupnem tych obiektów, w których znajduje się, w tej skrzydle, w którym znajduje się Powiatowy Urząd Pracy. Oczywiście, bo wcześniej stanowisko mieliśmy tu w kierownictwie starostwa uzgodnione, że nas zakup nie interesuje, ponieważ już w budżecie powiatu na rok 2011 została zapisana kwota ponad 2 milionów złotych na remont skrzydła, jednego ze skrzydła tutaj starostwa powiatowego, do którego planujemy przenieść i planowaliśmy przenieść Powiatowy Urząd Pracy. W związku z powyższym ja tak oświadczyłem na pytanie pana hrabiego, czy jesteśmy zainteresowani kupnem. Powiedziałem, że nie, kupnem nie, natomiast wynajmem tych pomieszczeń tak do końca roku, bo tak żeśmy planowali, że do końca roku te służby Powiatowego Urzędu Pracy przeniesiemy do swojej siedziby. W związku z powyższym no, pan hrabia oświadczył, no skoro
nie jesteśmy zainteresowani kupnem po prostu, to poprosił pełnomocników swoich o to, żeby przygotowali projekt umowy, który będzie podpisany pomiędzy powiatem, a właściwie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, a panem hrabią. Natomiast zwrócił się do pana burmistrza, no a my będziemy dalej kontynuować rozmowy, ponieważ pan burmistrz oświadczył, że jest zainteresowany kupnem tych swoich pomieszczeń, to znaczy pomieszczeń, w których znajdował się urząd, ale nie tylko urząd. W związku z powyższym zapytałem, czy nasza obecność jest tutaj jeszcze dalej potrzebna, i oświadczono i zarówno pan burmistrz, jak i pan hrabia, że nie, że właściwie myśmy już swoje dogadali, będzie podpisana umowa i praktycznie żeśmy opuściliśmy wtedy, no bo skoro nie mieliśmy żadnego interesu prawnego już co do kupna, opuściliśmy pomieszczenie za zgodą oczywiście właściciela tego obiektu, pana burmistrza, bo o taką zgodę zapytałem, czy możemy opuścić lokal. Tak, no skoro żeśmy dogadali już sprawę, opuściliśmy to pomieszczenie. Panie starosto, na 23 stycznia wyznaczone jest pierwsze spotkanie w Sądzie Rejonowym. Otrzymał pan takie wezwanie do ugody, czyli jakby zapraszają pana na razie na takie spotkanie, gdzie w obecności sądu, sędziego będzie podjęta próba porozumienia się. Proszę powiedzieć, czy pan będzie na tym spotkaniu? Ja, biorąc pod uwagę, że no, sprawa jest dość trudna, złożona i na 23 mamy wezwanie do próby ugody, ja występuję na dzień dzisiejszy jak gdyby w podwójnej roli, bo przeciwnikiem w próbie ugody jest Skarb Państwa, myśli starosta Konecki, czyli ja jednoosobowo, jak również powiat Konecki, czyli reprezentowany przez zarząd, czyli przez przewodniczącego, czyli również przez starostę Koneckiego. Ja 27 tuż po świętach byłem w Urzędzie Wojewódzkim, rozmawiałem z panią dyrektor Urzędu Wojewódzkiego. W tej sprawie poinformowałem wojewodę i ustaliliśmy wstępnie stanowisko. Myślę, że ono jeszcze przed jak gdyby 23 musi być potwierdzone, ale mogę w tym momencie powiedzieć ze strony powiatu, że no, nie zgadzamy się na te roszczenia. Tym bardziej, że w wspomnianym artykule prasowym, panie redaktorze, pełnomocnik Piotr Boroń, prawnik pełnomocnik rodziny Tarnowskich, powiedział, jak mówi, roszczenia dotyczą Skarbu Państwa. Powiat nie powinien na tym ucierpieć, bo jeśli dojdzie do procesu, to pieniądze będą pochodzić z funduszu reprywatyzacyjnego, dodaje Boroń. Czy jak gdyby tym na dzień dzisiejszy jestem uspokojony, że powiat nie powinien ucierpieć. Natomiast no, na te warunki, na 11 300 000, podejrzewam, ani Skarb Państwa, ani Zarząd Powiatu, ani Rada takiego przyzwolenia pewnie póki co nie da. W związku z tym tak na dzień dzisiejszy sprawa wygląda. Jaki będzie dalszy rozwój sytuacji, trudno powiedzieć. Natomiast nie możemy się zgodzić na tak wysokie roszczenia, tym bardziej, że jak wspomniałem, te kilka działek już uzgodniona jest sprawa z gminą Końskie, która korzystała z tych działek, a mało tego, w 1991 roku ona skomunalizowała już niektóre te działki i była w dobrym wierze posiadaczem przez około 15 lat do 2006 roku, gdzie Sąd Okręgowy uzgodnił zapisy w księgach wieczystych rodziny Tarnowskich. Dziękuję. Tak, panie starosto, w podwójnej roli pan tu został jakby wezwany, ale mnie się wydaje, że tu występuje pewna sprzeczność, bo jeśli nawet pełnomocnik, czyli prawnik rodziny Tarnowskich twierdzi, że tu nic nie grozi powiatowi, to ja się pytam, dlaczego ten sam prawnik, bo to pewnie on konstruował, czy ta kancelaria prawna, ten dokument do sądu, wzywa również starostwo powiatowe. Tu według mnie to jest albo jakieś nieporozumienie, albo przeoczenie. No w każdym razie nie jest to chyba w porządku. Wypowiedź pana... Nie koresponduje. Właśnie. No właśnie, ta wypowiedź nie koresponduje, bo w przypadku Skarbu Państwa, jeżeli roszczenia będą przeważały 1 000 000 zł, Skarbowi Państwa przysługuje prokuratoria generalna, która jak gdyby już z obowiązku z urzędu bierze sprawę w swoje ręce. Jakie roszczenia w przyszłości będą w stosunku do powiatu, tego nie wiem. Niemniej jednak no, Skarb Państwa na pewno się będzie bronił i to nie będzie takie
takie łatwe. No ta wypowiedź jak gdyby pana pełnomocnika tu nas uspokaja, także ja jestem optymistą, bo my przecież odziedziczyliśmy ten majątek, korzystaliśmy z tego majątku po Urzędzie Rejonowym w Końskich. Urząd Rejonowy miał od Skarbu Państwa te lokale. A tak naprawdę to w 2006 roku wyprowadziliśmy się stamtąd. Jesteśmy właśnie w tym budynku na swoim. Nie mieliśmy potrzeby kupowania tego lokalu, tego skrzydła pałacowego, który notabene to jest koniec XVIII wieku. Budynki wilgoć, grzyb, przecież to nie jest żadna nowina, że w budynkach ponad 250-letnich z kamienia to jest rzecz jak gdyby powszechna. Dziękuję panie starosto i panie sekretarzu za rozmowę. Będziemy obecni 23 w Sądzie Rejonowym w Końskich na tej rozprawie i pewnie jeszcze do tego tematu będziemy wracać. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę.